Cześć, witajcie na kanale Podskarbnica. Zapraszam Was dzisiaj na TBR maratonowy. Znowu robimy maraton. Wczoraj go ogłosiłam na Instagramie, dlatego że parę dni wcześniej zapytałam Was właśnie tam, czy macie ochotę, żeby w ten najbliższy weekend zrobić sobie taki jesienny maraton i prawie, no ponad chyba 80% osób mi napisało, że zaznaczyło mi tam w ankiecie, że macie ochotę na taki maraton, więc go robimy. Ja też mam jeszcze taki ostatni weekend przed zaczęciem nowej pracy, w związku z czym no jeszcze mam ten moment chwilowy na to, żeby faktycznie spędzić całe 3 książki i całe 3 dni z książkami. Nie wiem, na ile mi to wyjdzie, no bo jestem sama z dziećmi aktualnie, w związku z czym no będę musiała przede wszystkim być mamą, nie? W ten weekend, natomiast postaram się przeczytać jak najwięcej i wybrałam sobie tu multum książek, oczywiście jak na to, że to są tylko 3 dni czytania. Natomiast wybrałam sobie takie książki, których albo jeszcze nie czytałam, a mam na nie ochotę i wpasują mi się w te kategorie tutaj, albo wybrałam re-ready. Mam tu zresztą więcej chyba książek, które byłyby moimi re-readami niż tych, których jeszcze nie znam. Natomiast mam ochotę na te książki od jakiegoś czasu i cały czas się powstrzymuję, no bo nie bez sensu czytać to samo. Lepiej się skupić na tych, których jeszcze nie znam. Ale mam ochotę przeczytać te książki jeszcze raz i poznać te historie na nowo. Więc je też tu wszystkie pokażę i tak chociaż jedną bym chciała przeczytać z tych re-readów. Mam ich tu więcej, ale chciałabym przeczytać jedną, zaraz Wam o tym więcej powiem. Co do samych kategorii, no to wybieramy książki jesienne, jakkolwiek to rozumiecie. Mogą to być książki o tematyce jesiennej, takiej, których akcja się dzieje podczas jesieni, albo z okładkami kolorów jesiennych, czerwienie, pomarańcze, brązy i te sprawy, żółcie, albo nie wiem, jakieś kryminały czy horrory, bo to też się kojarzy z jesienią, albo książki takie typowe do płaczu, albo jakieś klasyki, bo to też się, wiecie, takie cięższe książki też się kojarzą z jesienią, albo cokolwiek Wam pasuje. Mogą właśnie to być jakieś re-ready, które Was otulą, jak kocyk czy kołderka. Jakieś takie comfort re-ready i te sprawy. Wybieracie co chcecie, tylko żeby jakoś to uzasadnić całą jesienią. Dajcie koniecznie znać, czy bierzecie udział, czy będziecie czytać. No ja liczę na to, że udałoby mi się przeczytać książkę na dzień, ale to różnie bywa, więc jakby się udało przeczytać 3 książki w te 3 dni, to byłoby super, ale jak się uda przeczytać tylko jedną, aż jedną, no to też będzie świetnie. Także tak, przejdę już do tych książek, najpierw może nowych, tych, których jeszcze nie znam i chciałabym je przeczytać. Prawdopodobnie o wszystkich już tu kiedyś mówiłam, no ale no co pomogę, tak? Co pomogę, jak to są po prostu książki, które trzymam na półkach, no, a później przejdziemy do tych re-readów. Także zaczynamy. Pierwszą książką, którą tutaj mam, która teoretycznie najmniej pasuje do całego tematu, natomiast idzie to usprawiedliwić, jest Królestwo Przeklętych, czyli drugi tom Królestwa Nikczemnych. Gdzieś tam ją mam. Ja czytałam ten pierwszy tom jakoś tak niedawno, w tym roku chyba jeszcze była premiera. I o ile bardzo chciałam, żeby mi się tamta książka podobała, tak w ostateczności jakby nie poczułam tej miłości. Liczyłam tutaj właśnie też na jakąś taką historię, wiecie, no rodem z dworów, a jednak dostałam tutaj coś innego. Jeden rozdział mi się bardzo podobał w tej pierwszej części. Jeden konkretny rozdział, natomiast cała reszta była, no było fajnie momentami, ale momentami jednak było troszeczkę dla mnie za mało. No i tutaj mamy drugi tom i dużo ludzi w internecie, zwłaszcza jeśli chodzi o TikToka zagranicznego, mówi, że te książki się rozkręcają i z każdą kolejną jest lepiej. Więc jestem ciekawa tej książki, natomiast no ona sobie tak leży, odkąd ja ją dostałam w ręce, no bo trochę się zraziłam tym pierwszym tomem, natomiast muszę przyznać, że teraz już minęło trochę czasu i mam ochotę poznać. Mam ochotę wrócić do tej historii i sprawdzić, czy faktycznie drugi tom mi się spodoba, bo jeśli tak, no to będę chciała później czytać tom trzeci, a jeśli mi się nie spodoba, to właśnie pożegnam z tą serią, także tutaj to będzie taki decydujący tom, jeśli chodzi o mnie i tą serię. No wybrałam ją tutaj ze względu na tą czachę przede wszystkim i wiedźmie klimaty, dlatego, że tutaj właśnie główna bohaterka jest wiedźmą i gdzieś tam rodzina tych wiedźm jest tutaj bardzo ważna, no i mamy tutaj jeszcze jakiegoś takiego pana Gniewa, który jest księciem podziemi i tak dalej. No i czacha na okładce, nie? Więc jakby dlatego wybrałam tą książkę pod ten motyw jesienny, mimo tego, że tutaj kolorystyka jest raczej niebieska niż jesienna. Pierwszy tom był bardziej jesienny, jeśli chodzi o kolorystykę, no ale tak, wybrałam sobie tą książkę, zobaczymy. No oczywiście nie wiem, czy akurat po nią sięgnę w ten weekend, dlatego że mam tutaj trochę tych książek, ale jest szansa, że tak, chciałabym ją względnie niedługo przeczytać. Następna książka to Wiktoria Schwab, Miasto Dusz. A zastanawiam się, czemu Wiktoria Schwab.
W sensie takim, że autorka ogłosiła już jakiś to czas temu, że chce być znana w internecie jako V.E. Schwab, a nie Victoria Schwab. I ten podział na Victoria Schwab i V.E. Schwab już trochę miał się skończyć. Wcześniej te książki właśnie młodzieżowe były opisywane jako Victoria Schwab, a książki już takie dla starszych czytelników były opisywane jako V.E. Schwab. Natomiast autorka dała znać właśnie w internecie, że jej książki mają się teraz, no że chce po prostu publicznie być pod tym hasłem V.E. Schwab. No ale te książki w ten sposób wychodziły w oryginale, ale więc pewnie dlatego tutaj jest ta Wiktoria, no poza tym dzięki temu są spójne z pozostałymi, no bo tamte też były wydane w ten sposób, więc pewnie o to tutaj chodzi. Tak po prostu nie zauważyłam tego wcześniej i dopiero teraz sobie o tym pomyślałam, no bo to jest trzeci tom serii, nie wiem jak ta seria się nazywa, w każdym razie tom pierwszy to Miasto Duchów, a drugi Korytarz Kości, no i teraz mamy Most Dusz, także trzeci tom. Jestem bardzo ciekawa tej książki, to są raczej takie młodzieżowe, mniej młodzieżowe, jakby to nazwać, niżej młodzieżowe, no dla młodszej młodzieży, o może tak, dla młodszej młodzieży fantastyka o duchach i o takim przechodzeniu przez zasłonę do świata duchów i tak dalej. Bardzo mi się podobały pierwszy i drugi tom, natomiast no nie zakochałam się w tych książkach, ale no to wynika z tego, że ja po prostu mam 30 lat prawie, nie? A nie na przykład 13. Natomiast no uważam, że te książki są naprawdę fajne i warto je posiadać, zwłaszcza teraz przeczytać sobie gdzieś tam na jesień. Mi się udało dorwać za 20 zł na Empiku ostatnio w promocji. No i to też jest cienka książka, więc jest szansa, że może bym po nią sięgnęła i ją przeczytała na raz, a z drugiej strony nie wiem jak z zaangażowaniem moim będzie, no bo ja potrafię przeczytać nawet książkę, wiecie, 600 stron, nawet i 800 stron na raz, jeśli mnie wciągnie do tego stopnia, że nie umiem jej odłożyć, a czasami takie krótkie książki, no nie wciągną mnie aż tak bardzo, w związku z czym je właśnie odkładam, no ale jak robimy sobie maraton, no to jest szansa, że po prostu, wiecie, nastawię się na to, że siedzę i czytam i ją bym też przeczytała na raz, no ale osobiście ja bardzo polecam, zwłaszcza młodszym czytelnikom te książki, bo są naprawdę fajne. Następna książka to Tropiciel, czyli drugi tom Strażnika Pauliny Händel. Tak, to jest ta seria Zapomnianej Księgi. Mi się tak ten pierwszy tom spodobał, że ja dałam mu 5 gwiazdek, kupiłam drugi i stoi. I bardzo chciałabym ją przeczytać. Trochę się też jej obawiam, bo ona jest grubaśna. Ona ma, zaraz Wam powiem, czy tu są jakieś strony? Ona nie ma stron? Tu są. Czemu na końcu nie ma stron? No 600 stron mniej więcej ma ta książka, więc jest grubaśna właśnie. Natomiast z tego co ja pamiętam z pierwszego tomu i generalnie ze Żniwiarza, bo to jest ta sama autorka, która napisała Żniwiarza, no to te książki się czyta szybko. Paulina Händel ma taki styl pisania, że po prostu się leci przez te książki. Natomiast no jeśli bym nie męczyła, no to nie polecę z nią szybko, tak? Ale jeśli chodzi o tom pierwszy, czyli o Strażnika, bardzo mi się spodobał. No i oczywiście wybrałam tutaj też te względu na te stwory, bestiariusz i te sprawy. Mam tu zakładkę z tomu trzeciego chyba, którego nie mam, ale mam zakładkę. No i okładka w kolorze czerwonym, tak? No tutaj też nie powiedziałam, no czerwony kolor, poza tym duchy, no to też się kojarzy z jesienią. No tu mamy ten bestiariusz i tak dalej. Jestem ciekawa tej książki też. Zobaczymy, czy po nią sięgnę. Teraz mam książkę, po którą bardzo chciałabym sięgnąć, czyli Variety. Ja nie wiem, jak to się czyta, nie sprawdzałam w ogóle w internecie, musiałabym sprawdzić. Variety chyba też nie, nie wiem, coraz większy mrok. Colleen Hoover, ona teoretycznie niekoniecznie jest w kolorach jesiennych, bo tu mamy raczej zieleń, chociaż troszeczkę żółci też, natomiast patrzę na nią i od razu widzę jesieni jakiś taki mrok, w związku z czym ja ją sobie wybrałam i bardzo chciałabym tą przeczytać. Ona jest cienka, wydaje mi się, że ja szybko przez nią przejdę, co prawda boję się, że 300 stron ma, co prawda boję się, że ona właśnie będzie na tyle mroczna, że mnie wytrąci z czytania, bo czasami znajdziemy taką książkę, która jest na tyle nam wsiądzie na głowę, że nic innego już się, po nic innego się nie sięgnie. Znowu się jąkam. Ale bardzo chciałabym ją przeczytać i liczę na to, że właśnie sięgnę po nią w ten weekend. Zostawię ją sobie na samej górze i może to by była pierwsza, po którą sięgnę. No bardzo bym chciała ją przeczytać i zobaczyć, o co w ogóle tu chodzi, bo ja jakby też nie czytałam tego blerwa z tyłu, nie mam zielonego pojęcia, o co to chodzi w tej książce. To będzie chyba jakiś thriller psychologiczny. Nie jestem pewna, ale bardzo chciałabym się dowiedzieć, o co tutaj chodzi i czy mi się spodoba, czy nie. Następnie to Małe Licho i Babskie Sprawki. Trzeci tom tej serii, bo to jest czwarty, przeczytałam praktycznie na raz, więc ja bym bardzo chciała przeczytać też ten i liczę, jakby chciałabym, żeby ten mi się tak samo bardzo spodobał. No i on też mi się tak strasznie jesiennie kojarzy. Wydaje mi się, że tu się akcja jesienią będzie działa. Oni wszyscy tu w kurtkach latają, w szaliczkach i te sprawy, więc wydaje mi się, że jest duża szansa, że to po prostu akcja dzieje się nam jesienią. Tym bardziej, że tom wcześniejszy dział się latem, więc jakby jeśli idziemy porami roku, no to prawdopodobnie ten będzie się dział właśnie jesienią. Także
jestem też ciekawa bardzo tej książki i czy mi się podoba, spodoba są czwarty tak bardzo jak trzeci. No i następna książka z tych, których nie znam, to jest ostatnia z tych, których jeszcze nie czytałam, to są Kruki. No tutaj też chyba nie muszę mówić, dlaczego wybrałam tą książkę. Wiedźmy, kolory jesienne i te sprawy. Ona też jest chyba 300-stronnicowa, tak, niecałe 300 stron ma ta książka. No i to jest kontynuacja bezpośrednia książki Wiedma. Już też mówiłam parę razy o tej książce, że bardzo chcę ją przeczytać, no i jeszcze po nią nie sięgnęłam. Uważam, że te książki są prześlicznie wydane, jakoś strasznie mi się podobają. A ta w ogóle kojarzy mi się troszeczkę z Macicą. Nie wiem dlaczego, po prostu ten zarys tutaj ma taki, chociaż tu końcówka z kolei kończy się w inny sposób. Natomiast jakoś tak, nie wiem, ciekawa jestem. Jestem strasznie ciekawa tej historii, o co tutaj się będzie działo. Bo tutaj jakby, jeśli chodzi o tą układkę, to wyczuwam taki zarys drzewa, nie? Tu mamy jakieś korzenie, tu mamy pień, no i tu nam się rozchodzi to wszystko na drzewo. Przynajmniej ja to tak interpretuję. A tu z kolei, ciekawa jest ta układka. Tu widzę macicę. Tu widzę coś innego. W każdym razie jestem jej strasznie ciekawa i tego przekazu tej książki jestem strasznie ciekawa i co tu się będzie działo. Także Kruki to jest ostatnia, którą sobie tu naszykowałam. I powiem Wam szczerze, że jestem sama ciekawa, po co ja sięgnę, nie? Przez ten weekend. No nie wiem. No chciałabym przeczytać je wszystkie, oczywiście to się absolutnie nie uda, bo wybrałam tu znowu z 15 książek. Ale teraz wezmę te książki, które byłyby rereadami, nad którymi się ostatnio zastanawiam i bardzo chciałabym te książki przeczytać. A jednocześnie trochę mi szkoda czasu, no bo mam pełno innych książek nowych, które mam do przeczytania, ale chciałabym wrócić do tych historii, albo po prostu sobie przypomnieć, albo sprawdzić, czy mi się podobają nadal, albo po prostu spędzić z nimi znowu czas, bo były wspaniałe. Także już je zabieram i Wam mówię, co tam mam. Możliwe, że zmienił mi się tutaj kadr, bo musiałam odebrać telefon, przyszedł kurier z książką. No, teraz kotek tu do mnie przychodzi. Także tak, ale wracając do... Nie drapnie. Poczekaj, mały, bo ja tu książki trzymam. Gdzie pan tu siada? Dobra. Udało się. Kotek leży, książki bezpieczne. Możemy nagrywać, tak? Chyba możemy. Pierwszą książką, jeśli chodzi o reready, wybrałam sobie Maresi. Mam straszną ochotę wrócić do tej historii i ją sobie po prostu pozaznaczać, bo ja wtedy jeszcze tego nie robiłam. To jest pierwszy tom serii Maresi. Być może ją kojarzycie, Maresi na Ondel i Listy Maresi. I jeśli chodzi o Maresi i na Ondel, czyli dwa pierwsze tomy, to ja jestem w nich zakochana. I w pierwszym, i w drugim. Trzeci już mi się mniej podobał, nie umiałam się w ogóle wciągnąć, jeśli chodzi o trzeci tom, do 150 strony. A potem już się wkręciłam i było ok. No tak, no pewnie się przytulamy teraz, tak? Widać cię? Widać łapkę. Będziesz tak teraz leżał? Dobrze. Tak, więc jeśli chodzi o pierwszy tom, bardzo mi się podobał. Ja pamiętam, że przeczytałam go na raz. Ona ma jakieś 250 stron, dodatkowo ma dosyć spore literki. Trochę nie mam ręki teraz drugiej, żeby Wam pokazać, bo kota przytulam. Ale o, tu są dosyć spore literki, więc to się naprawdę szybko czyta. Poza tym historia przynajmniej dla mnie była bardzo wciągająca. No pewnie. Opowiada o takim miejscu, które tutaj mamy też na okładce, które jest taką bezpieczną przystanią dla kobiet. One tam tworzą sobie wspólny dom, na tą wyspę są wpuszczane tylko kobiety i każda ma konkretne zadanie, tam zajęcia, które muszą wykonywać, no żeby się utrzymywały i tak dalej. No i też się uczą i tak dalej. To jest takiego rodzaju zakon w jakimś stopniu. I to jest taka książka, w której bardzo, bardzo mocno idzie wyczuć tą taką kobiecość i siłę, jaką można czerpać dzięki innym kobietom, będąc kobietą właśnie. Także no bardzo mi się podobała ta książka. Ja pamiętam, że ryczałam na niej w co najmniej jednym momencie, o ile nie w dwóch, bo ten moment jest na tyle dla mnie traumatyczny i prawdziwy, mimo tego, że takie rzeczy się raczej nie dzieją w naszym świecie, naszym, w sensie takim, wiecie, na przykład w Europie. No, ta książka naprawdę wywarła na mnie ogromne wrażenie, więc po prostu chciałabym do niej wrócić. No, wybrałam ją tutaj ze względu na kolor przede wszystkim, no i też ze względu na jej grubość, ale to nawet już nie chodzi o to, że ona jest cienka. Ja po prostu bardzo, bardzo dobrze wspominam tą książkę i mimo tego, że ją dobrze pamiętam, prawie wszystko z niej pamiętam, no to chciałabym po prostu do niej wrócić, pozaznaczać ją sobie, może troszeczkę większą taką, wiecie, uważnością ją przeczytać, bo ja ją wtedy po prostu połknęłam na raz, bo nie umiałam się oderwać. Kolejną książką jest Mara Dyer, tajemnica w każdym razie. To też jest pierwszy tom trylogii i ja je czytałam jakieś
Ona wyszła w 2014 w Polsce. Mniej więcej w tym czasie mogłam ją czytać. W 2014-15, może 16 roku mogłam czytać tą książkę, bo wydaje mi się, że ja ją znalazłam, dlatego że ja kiedyś weszłam do Empiku chyba w Poznaniu. I tak, i ona była po prostu na displayu wystawiona, więc to musiało być jakoś tak przy premierze, skoro ona tak stała gdzieś tam na wierzchu. I wtedy ją znalazłam, potem ją odnalazłam jakimś dziwnym sposobem w internecie, bo ja bardzo mi się spodobała ta książka, ale ja jej chyba nie zapisałam nigdzie, a może zapisałam tą Maradier? Nie pamiętam. W każdym razie ją znalazłam i ona mi się strasznie podobała. I to też jest taka książka, gdzie mamy tutaj motyw takich, wiecie, niegrzecznych dzieciaków, które wbiegły do jakiegoś psychiatryka opuszczonego i tam się wydarzyła dosyć mocna katastrofa, w związku z czym główna bohaterka, żeby zapomnieć o tej traumie, która się tam wydarzyła, wraz z rodziną przenosi się do innego miasteczka, żeby jakby zacząć na nowo, żeby wyzwolić się z tamtego miejsca po prostu, które ją gnębiło, i wokół niej dzieją się naprawdę dziwne rzeczy, w związku z czym do końca tej książki, jak ja pierwszy raz ją czytałam, ja nie byłam pewna, co tu się dzieje w ogóle, czy ta książka opowiada o chorobie psychicznej, czy o co tu chodzi. No i pamiętam to, jak bardzo się dobrze bawiłam przy tej książce i zarówno świetnie się bawiłam przy tomie drugim i trzecim, i bardzo chciałabym wrócić do tej historii, sprawdzić, czy ona nadal mi się tak podoba, bo ja byłam w niej zakochana, jakby miałam to, nie wiem, naście lat. Także bardzo, bardzo chciałabym do niej wrócić i też ją być może pooznaczać. Te książki wiele dla mnie znaczą, bardzo wiele dla mnie znaczą i wydaje mi się, że teraz może jakoś jeszcze inaczej bym do nich podeszła. No jestem strasznie ciekawa tej historii. Nie pamiętam tu za dużo, pamiętam raczej po prostu moje odczucia, jeśli chodzi o tą książkę. No także bardzo chciałabym tą też przeczytać, więc może uda mi się po tą sięgnąć. No i kolejny reread, który też planuję już od kilku lat i jakby jeszcze mi się nie udało, to jest Illumine. Ja czytałam pierwszy tom i drugi tom jakoś tak zaraz przy premierach, bo ja je kupowałam w tych akcjach Mondrive'a wtedy, gdzie ludzie, no takie zrzutki się robiło, żeby oni w ogóle te książki wydali. No i po pierwsze, one są przepięknie wydane, ja przepraszam za tą odbijaną lampę. Tutaj tą obwolutę można zdjąć i pod spodem to wygląda jak taka troszeczkę teczka pomazana, wiecie, ocenzurowana. I cała ta książka, jeśli ktoś z Was nie wie, chociaż wydaje mi się, że już dużo ludzi słyszało o tych książkach, wygląda jak taki segregator dokumentacji odnośnie jakiegoś wydarzenia tajnego. Także naprawdę fajnie się to czyta. Wtedy pierwszy raz coś takiego czytałam i wydaje mi się, że nigdy więcej nie czytałam takiej książki. Raz miałam coś w tym stylu też w rękach, ale pamiętam, że tamtej nie czytałam, bo no miałam tom i nie chciałam po prostu czytać czegoś, wiecie, w tym samym stylu. Tu też mam, widzę, że okładkę. Ja wtedy właśnie jak kupowałam tą książkę w tej akcji takiej zrzutkowej, no to oni tam wysyłali jeszcze jakieś torby, jeszcze jakieś tam naklejki i różnego tego typu rzeczy. A bardzo chciałabym zrobić reread, dlatego że wyszły trzy tomy i ja czytałam wtedy właśnie pierwszy i drugi, a trzeciego nie czytałam, bo ja go nie kupiłam już właśnie w tej aukcji. I później po jakichś tam latach kupiłam trzeci tom za 9 zł gdzieś tam na jakiejś stronie, nie wiem, czy nie wydawnictwa przypadkiem, nie, bo to jest Moondrive, to na jakiejś innej księgarni za 9 zł, no i po prostu za dużo nie pamiętam z pierwszego i z drugiego tomu, w sensie pamiętam, o co chodziło i w pierwszym i w drugim, natomiast nie pamiętam szczegółów i po prostu nie chciałabym się rzucać na trzeci tom bez przypomnienia sobie, dlatego też wzięłam tom. Wydaje mi się, że ją się raczej szybko czyta, dlatego że no czasami to są takie strony, jak na przykład ta, którą raczej się pomija, no wątpię, żeby ktoś tu czytał wszystkie te nazwiska, tu mamy kilka stron wypełnionych nazwiskami jakichś tam osób, ofiar, potwierdzona lista ofiar z Kopernikusa. No i tu mamy na przykład kilka stron tych właśnie listę ofiar. Tutaj jest wielka taka pieczątka nie do wglądu cywilów. No i generalnie cała ta książka wygląda jak właśnie taki plik rozmów. Tu są jakieś takie rozmowy z komunikatora, są jakieś takie zapisy, że w kamerze się działo coś tam i coś tam. I niektóre rzeczy są ocenzurowane, są powykreślane i to się naprawdę fajnie czyta. A cała historia, cała ta trylogia... Akcja tej całej trylogii dzieje się w kosmosie i mamy tutaj też jakiś taki motyw jakiegoś wypadku, jakiejś sztucznej inteligencji, generalnie sci-fi młodzieżowe, także no ja pamiętam, że ja byłam zachwycona tymi książkami, tu nawet widzę, że mamy zdjęcia, teraz jestem ciekawa, czy to są jakieś zdjęcia fanów tutaj tej historii i gdzie to było, chciałabym to Wam pokazać. Teraz nie znajdę, ojej, o nie, są.
Nie, to są jakieś zdjęcia ludzi w internecie, to nie są fanowie, to są jakieś zdjęcia ludzi z neta. Ale są tu zdjęcia tych ofiar prawdopodobnie też tutaj i to kilka stron trwa. Także generalnie naprawdę fajnie się to czytało, no i zarówno pierwszy tom, jak i drugi tom mi się podobały. Jestem ciekawa tego trzeciego, no i tego, jak odbiorę tą książkę po latach. Także tą też sobie wzięłam, bo chciałabym po prostu do niej wrócić. Nie wiem, mam ochotę po prostu ostatnio na tą książkę, chyba dlatego, że właśnie jesień idzie, to mam ochotę na te wszystkie re-readie i te wszystkie książki, które były dla mnie takim ciepełkiem, jak byłam młodsza. Kolejna książka to Dwór Cierni i Róż. Chciałam zrobić strasznie re-read tej serii i po polsku, i sobie ją całą pokreślić, bo ja tutaj oczywiście, w sensie zaznaczałam to jakieś pojedyncze rzeczy, nawet do dzisiaj wiem, co tu mam zaznaczone, ale chciałabym ją całą sobie, wiecie, przeanalizować, pozaznaczyć, tak samo jak ja się tutaj bawiłam z Krwią i Popiołem, także chciałabym ją też tak troszeczkę poniszczyć, jeśli o to chodzi, tylko strasznie się boję, że jak ja sięgnę po tą książkę, to, że ja przepadnę i znowu będę czytać wszystkie po kolei. I też mi troszeczkę szkoda czasu, no bo mam jakby, wiecie, inne rzeczy, w ogóle zaczynam też pracę, więc na pewno będę mogła mniej czytać niż normalnie, chociaż będę się starała jak najwięcej tego czasu wyciągać na to czytanie. No i poza tym jeszcze mam współpracę książkowe i tak dalej i po prostu strasznie się boję, że ja znowu rzucę wszystko i będę przez, wiecie, 2-3 tygodnie czytała tylko Dwory i nic więcej i w ogóle zero kontentu będę miała dla Was, nie? Także boję się, że jak właśnie po nią sięgnę, to ruszę po wszystkie, bo nie będę umiała przestać. A z drugiej strony mam straszną ochotę wrócić do tego świata, chociaż fajnie by było mieć na to na przykład tydzień wolnego, nie? Że mam tydzień dla siebie, nic nie muszę robić i mogę sobie czytać te wszystkie książki. No to by było po prostu bajka. Chciałabym je sobie poanalizować trochę bardziej, popisać, co mnie tam wkurzało, co było niedopowiedziane, jakby to bez sensu, to bez sensu, a to super, a tu poczułam to. Po prostu chciałabym się pobawić tak z tymi książkami, no ale nie wiem, czy akurat no, w ten weekend może raczej nie. Ale wyjęłam ją, bo jakby nie umiem. Jak myślę o re-readach, no to pierwsze, o czym ja myślę, to o Dworach. No i zostały mi ostatnie trzy, które... Może zacznę od tej, bo te dwie następne są troszeczkę bardziej znane. Także tutaj mam najstarszy tom pierwszy. O tej książce już też chyba mówiłam tu z 14 razy, jak nie więcej, że chcę do niej wrócić, bo przeczytałam tom pierwszy, czyli Eragon. Tak, Eragon, dobrze. I to jest właśnie... część pierwsza tomu drugiego, dlatego że ja mam to wydanie dwutomowe, jakby dwuczęściowe. No tu mam tom pierwszy części drugiej i tam mam tom drugiej części drugiej, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie chciałabym też wrócić do tej historii, dlatego że ja przeczytałam Eragona właśnie jakoś tak w tym roku, czy w zeszłym, nie pamiętam. I mi się podobał i za pierwszym razem i właśnie przy re-readzie i chciałabym całą tą serię na nowo przeczytać, dlatego że ja nie pamiętam w ogóle, co się działo w następnych tomach, a to, co się wydarzyło w pierwszym tomie, to mi się wydawało, że to się działo przez co najmniej trzy. Także no bardzo bym chciała wrócić do tego i jakby przeanalizować to sobie po latach. W ogóle to też się dowiedziałam, bo ja obserwuję pana Christophera Paoliniego na Instagramie, że będą robić adaptację filmową tej książki. Wydaje mi się, że to będzie live action, to chyba nie będzie grafika, tylko to właśnie będzie film albo serial z aktorami, jeszcze nie wiem. Bo to dopiero jest na etapie jakiegoś takiego dogadania się chyba papierkowego, wydaje mi się, że jeszcze nawet nie mają castu zrobionego, ale no chciałabym przeczytać, skoro ma być ekranizacja za jakieś parę lat i umieć sobie porównać, tak? Po prostu ekranizację na świeżo z przeczytaniem, no bo ja za dużo nie pamiętam z tej serii, pamiętam tylko jakieś takie małe szczegóły, które mnie urzekły w tamtych czasach, kiedy ja to czytałam, a czytałam ją też jakieś tak z 10 lat temu. Tą serię, także no chciałabym do niej wrócić, dlatego ja wtedy przeczytałam tą pierwszy, no i teraz jak się okazuje, że będzie ekranizacja, no to no chciałabym ją przeczytać w całości. Kolejna książka, która mnie woła już naprawdę od długiego czasu, jest Harry Potter i Kamień Filozoficzny, a generalnie cała seria. Ja już te książki czytałam ze 3 razy w swoim życiu, może nawet z 4 i za każdym razem byłam zachwycona. I mam straszną ochotę do tego wrócić, zobaczyć, jak to przeczytam teraz. Jednocześnie właśnie myśląc, że trochę szkoda czasu, bo to jest nadal 8 książek, gdzie każda jedna jest o wiele grubsza, a te końcówki ostatnie to już w ogóle to są grubasy, one są w ogóle na białym papierze, więc to też się jakoś nie najlepiej czyta. No i trochę się obawiam, żeby mnie popsuła, bo ja już właśnie kilka razy czytałam, a to kiedyś też się troszeczkę inaczej książki wydawało i się boję, że mi się rozsypią te książki. Bo te następne końcowe tomy już mam tam poklejone, pamiętam.
No ale mam ochotę, a jednocześnie gdzieś tam, jeśli chodzi o samą postać J.K. Rowling w internecie, no to ona ostatnio, od kilku ostatnich lat bardzo duży hejt zdobywa za to, jakim jest człowiekiem i jakim okazała się być człowiekiem, zwłaszcza medialnie. W związku z tym, no nie chciałabym za bardzo tego czytać i jakby przywoływać na nowo tej serii do życia za pomocą własnego konta, natomiast no mam ochotę, bo te książki wiele dla mnie znaczą i się po prostu zastanawiam, też tak troszeczkę latam wokół tej książki, ustawiłam ją sobie tak frontem i ona tak po prostu stoi i na mnie patrzy i ja się cały czas zastanawiam, czy ja chcę wracać do tej historii, czy nie. No i z jednej strony, no mówię, mam ochotę, bo już też za dużo szczegółów nie pamiętam, głównie dlatego, że po prostu bardzo dużo razy widziałam filmy. Oczywiście najpierw czytałam, później oglądałam filmy, ale bardzo dużo... Nie, chyba pierwszy film widziałam, zanim sięgnęłam po książki. Tak mi się wydaje. Bo ja wtedy byłam dzieciakiem i pamiętam, że tak, na pewno widziałam filmy zanim zaczęłam czytać. Zaczęłam czytać dopiero później i końcowe filmy widziałam w kinie, tak. Ale ja w tych czasach, kiedy Harry Potter, zwłaszcza jeśli chodzi o te pierwsze filmy, wychodził w Polsce, to ja byłam po prostu zakochana we Władcy Pierścieni i żaden Harry Potter nic dla mnie nie znaczył. Pamiętam to do dzisiaj, jak w podstawówce siedziałam i cała klasa mówiła, jaki to Harry Potter nie jest super, a ja z kolegą z ławki, że weźcie, przestańcie, Władca Pierścieni jest super, a Harry jest beznadziejny. Pamiętam do dzisiaj. No i potem kuzynka mi włączyła pierwszy film i mi się spodobało i później w gimnazjum koleżanka mnie zachęciła do czytania tej serii i od tej serii zaczęłam w ogóle czytać książki. Także od tej i od Zmierzchu. Także no chciałabym do tego wrócić w jakimś tam stopniu i sobie przypomnieć tą historię, tą na książkach napisaną, bo oczywiście ta, którą widzimy w filmach, jest troszeczkę inna. Trochę mam mniej szczegółów po prostu, więc chciałabym do tego wrócić, a jednocześnie szkoda mi czasu, bo to jest 8 książek i Zmierzch. I wzięłam Zmierzch. To też są książki, które ja czytałam naprawdę kilka razy i obiecywałam sobie, że następny reread, jaki zrobię, będę czytała po angielsku i ja miałam te dwa środkowe tomy po angielsku, ale później je w końcu zaniosłam na ten rynek, bo nie mogłam ich dostać się pierwszego ani czwartego w tych samych wydaniach, które ja miałam po angielsku. Na OLX-ie szukałam już parę ładnych lat, szukałam tamtych książek i po prostu nie znalazłam, w związku z czym stwierdziłam, że dobra, poddaję się, oddam tamte. Mam przecież te. Moja siostra, z którą miałyśmy te książki na spółę, ma swoje już egzemplarze, ja mam te, które myśmy czytały razem, one są strasznie poniszczone, ale też mam ochotę do tego wrócić i też ją całą pokreślić, poanalizować i zobaczyć, jak to odbiorę teraz po latach, bo mimo tego, ile te książki mają kontrowersyjnych tematów, które teraz rozumiem, których nie widziałam, jak byłam młodsza, no to jest też dla mnie wielki sentyment, bo to też jest jedna z tych serii, od których ja zaczęłam czytanie i no i po prostu dobrze się na nich bawię, nie? Więc chciałabym też wrócić do tej książki. Także, no Zmierzch to jest ostatnia książka, którą ja sobie wybrałam. Też wydaje mi się, że byłaby szansa, że ja po prostu usiądę i się nie oderwę od tej książki, zwłaszcza jeśli bym sobie analizowała jakieś tam poszczególne rzeczy. No także tak wyglądają te książki, które ja sobie wybrałam, z których zamierzam wybierać mój TBR weekendowy. Zobaczymy, czy nie wybiorę czegoś innego, ale nie wydaje mi się, bo wczoraj dobrą godzinę, dosłownie, stałam przed regałami i szukałam, czy jeszcze coś bym mogła sobie tutaj wybrać, na co mam ochotę teraz, żeby przeczytać ten weekend, no i nic więcej nie znalazłam. Także no tak wygląda mój TBR, wiecie, lista książek, z których zamierzam wybierać te, które faktycznie będę czytała w weekend. Nie mam pojęcia faktycznie, po co sięgnę. No mam kilka, po których bym chciała sięgnąć bardzo, natomiast to są tylko 3 dni, a ja bym chciała faktycznie przeczytać je wszystkie. No także zobaczymy. Oczywiście postaram się nagrać Wam jakiegoś vloga z tego maratonu, chociaż nie wiem, na ile on będzie ciekawy, no bo to będą 3 dni siedzenia i czytania. Natomiast no postaram się coś tam Wam nagrać i dać Wam relację. Jestem też w trakcie nagrywania reading vloga, jeśli chodzi o tą serię Królestwo Mostu, chyba Wam to mówiłam ostatnio w Book Haulu. Mam już te 2 tomy przeczytane i za chwilę będę się zabierała za tą 3. Jestem w trakcie nagrywania, więc on też tam się kiedyś pojawi na kanale, na pewno gdzieś tam w październiku pod początek. No i tyle. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Dajcie koniecznie znać, czy będziecie coś czytać w ten weekend i do zobaczenia.